Witam serdecznie olsztyńskie media na naszej dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, zdecydowaliśmy się ostatnim rzutem na taśmę pod koniec roku zaprosić Państwa, żeby przedstawić projekty realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w tym roku. Oczywiście nie wszystkie, ale trzy bardzo ważne, możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Opowiemy o zakończonym projekcie, którego efekt widzimy w sali obok, zmodernizowanej stałej wystawie Mikołaj Kopernik, Mieszkanie w Zamku Olsztyńskiego. Przedstawi Wam Państwu projekt pan Paweł Błażewicz. Za chwilę koordynator projektu i autor scenariusza nowo otwartej wystawy. Pozostałe dwa projekty związane są ze zbiorami zabytków archeologicznych w naszym muzeum. Jest to projekt Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Projekt Państwu przedstawi pan Kacper Martyka, pracownik działu archeologii naszego muzeum. Projekt był dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Drugim projektem archeologicznym są znaleziska średniowiecznych skarbów srebrnych monet swojej Jerzy Iławskiego. Ten projekt przedstawi Państwu pan Jarosław Sobieraj, również pracownik działu archeologii naszego muzeum. W takim razie proszę pana Pawła Błażewicza o kilka słów na temat nowej wystawy Mikołaj Kopernik, Mieszkanie Olsztyńskiego Zamku. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, w roku 2013 imię i nazwisko Mikołaja Kopernika już było odmienione przez wszystkie przypadki. Padało w dziesiątkach konstelacji. Tak jak było tutaj na imprezie 17 grudnia powiedziane, Mikołaj Kopernik był patronem wielu wydarzeń, począwszy od wydarzeń kulturalnych, artystycznych, zjazdów, nawet szpitali imienia Mikołaja Kopernika. Również Muzeum Warmii i Mazur bardzo aktywnie włączyło się w obchody 540 rocznicy urodzin i 470 rocznic śmierci Mikołaja Kopernika oraz pierwszego wydania De Revolutionibus. To nie tylko zmodernizowana wystawa stała, którą prezentujemy w salach naszego zamku. W ramach obchodów roku Kopernika Muzeum Warmii i Mazur zrealizowało kolejne czwartki z Mikołajem Kopernikiem dzięki wsparciu finansowemu samorządu Olsztyna, jak również cykl spotkań i Kopernik Miasto Sposobów. Tu nie tylko miasto Olsztyn wsparło naszą inicjatywę, ale również Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Było to takie spotkanie, które w świat Kopernika miało wprowadzić gości naszego muzeum. Z jednej strony był to zawsze wykład naukowy, który przybliżał wydarzenia związane z życiem Kopernika, z jego etapami, a z drugiej strony specjalista, kostiumograf czy historyk nauki i kultury przybliżał świat Kopernika, aby pokazać, jak ten świat mógł wyglądać. Jednak dwoma najważniejszymi projektami związanymi z Mikołajem Kopernikiem to projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Tytuł tego projektu to Kowalski do tablicy. Ten nieco żartobliwy tytuł przypadł do gustu pracowników Muzeum Historii Polski, gdyż miał przybliżyć nasz najcenniejszy i najmniej rozpoznawalny zabytek. Tablicę astronomiczną Mikołaja Kopernika. Ponieważ był to projekt w ramach programu operacyjnego Patriotyzm Jutra, zawierał w sobie nie tylko elementy naukowe i badawcze, ale również elementy popularyzatorskie. W ramach części naukowej geodeci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z Wydziału Geodezji, wykonali w technice 3D skan krużganka z tablicą astronomiczną oraz sali administratora, czyli pomieszczenia, w którym Mikołaj Kopernik spędził swoje olsztyńskie lata. Dzięki temu uzyskaliśmy doskonały materiał badawczy, metryczny. Każde punkty, a są one zamieszczone z ilością, cale te zostały sfotografowane i zinwentaryzowane z dokładnością punktów milimetr na milimetr.
Więc wszystkie te punkty można zbadać. Dzięki temu mamy doskonały materiał badawczy dla naszego zespołu badań nad tablicą kopernikowską. Jest to doskonały materiał inwentaryzacyjny, dzięki czemu możemy monitorować stan zachowania tych bezcennych zabytków. A z drugiej strony, dzięki temu, że tablica została zdokumentowana w postaci cyfrowej, możemy ją udostępniać wszystkim badaczom, których to interesuje. Również takim, którzy nie mogą do Olsztyna się pojawić, bo jak wiadomo, największym felerem naszej tablicy jest to, że znajduje się na Krużganku i nie możemy jej niestety nikomu pokazać ani udostępnić, aby popularyzować postać Mikołaja Kopernika. W części edukacyjnej czy popularyzatorskiej wydaliśmy książkę. Tak jak wspomniałem wcześniej, w Muzeum w Armii Mazur działa interdyscyplinarny zespół badań nad tablicą kopernikowską. Są tam historycy, astronomowie, geodeci, historycy architektury, architekci i konserwatorzy. Wszyscy ci ludzie spotykają się cyklicznie, wymieniają się swoimi poglądami, spostrzeżeniami związanymi z tablicą, weryfikują swoje hipotezy, tak aby wiedza na temat tego bezcennego zabytku była jak najbardziej pełna. Postanowiliśmy, że rok 2013, rok Mikołaja Kopernika, to doskonała okazja, żeby pewien etap tych badań zamknąć. Wynikiem tych badań jest nieduża książeczka, która pokazuje tablicę jako zabytek historyczny, przyrząd astronomiczny oraz jego walory poznawcze oraz wartość historyczną. To wszystko w ramach programu Patriotyzm Jutra i projektu Kowalskie do tablicy. Największym przedsięwzięciem kopernikańskim był natomiast projekt modernizacji wystawy stałej Mikołaj Kopernik, mieszkaniec Olsztyńskiego Zamku. Z pewnością wielu z Państwa, tak jak ja, pamiętaliście wystawę, która funkcjonowała tutaj już od dłuższego czasu i byliście pewnie Państwo podobnego zdania, że najwyższy czas, aby nadać jej nowy wymiar i nowych elementów poznawczych. Dlatego złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby tę wystawę z okazji Roku Kopernikowskiego zmodernizować. Ministerstwo Kultury przyznało nam dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Pozostałe 150 tysięcy wyłożył samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i właśnie ten budżet w wysokości 250 tysięcy posłużył nam, aby Krużganek Olsztyńskiego Zamku i sala administratora wyposażyć w nową multimedialną wystawę stałą. Cóż mogę powiedzieć o wystawie? No, staraliśmy się zderzyć dwa światy. Świat zabytków materialnych, zabytków kultury ze światem wirtualnym, światem nowoczesnej technologii. Wyrazem tej nowoczesnej technologii są wszędobecne komputery. Wystawa jest w głównej mierze multimedialna, przygotowana dla widzów i gości naszego muzeum w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Ale opiera się przede wszystkim o zabytki z naszego muzeum oraz z instytucji z Warmii, które zechciały z nami współpracować. Wystawę otwiera prezentacja miejsca, w którym Kopernikowi przyszło żyć w Warmii. Prezentacje te opierają się o zbiory kartograficzne naszego muzeum. Kolejny przystanek to biografia Mikołaja Kopernika. Przystanek najważniejszy to multimedialne wytłumaczenie tablicy Mikołaja Kopernika, które prezentowane jest w formie krótkiego filmu oraz narzędzi, którymi Kopernik się posługiwał oraz koncepcji świata przedkopernikańskiej, kopernikańskiej czy ptolemeuszowskiej. Wszystko to wydaje się, że za pomocą krótkich animacji czy prezentacji staje się pełniejsze i czytelniejsze. Dopełnieniem zmodernizowanej wystawy jest sala administratora jako miejsce, które przybliża świat Mikołaja Kopernika. Z jednej strony to otwarta galeria wizerunków kopernikowskich, ale również przybliżenie Olsztyńskiego Zamku, czyli miejsca, w którym Kopernikowi przyszło żyć. Możemy to zobaczyć w formie zaaranżowanej przestrzeni wewnętrze okiennej, jak również multimedialnej rekonstrukcji pomieszczenia, w której Kopernikowi mogło przychodzić spędzać swoje olsztyńskie lata. Dodatkowym uzupełnieniem tej wystawy są bloki tematyczne reprezentowane z jednej strony przez doskonałe kopie konserwatorskie, które mogliśmy wykonać dzięki uprzejmości Archiwum Archiw Diecezji Warmińskiej w Olsztynie oraz archiwów niemieckich i szwedzkich oraz dedykowane im prezentacje multimedialne w komputerach, które odnoszą się do poszczególnych zagadnień.
Ja mam nadzieję, że tak jak powtarzali to wszyscy marszałek województwa, pan Jacek Protas, profesor Stanisław Achremczyk, czy przewodniczący Komitetu Obchodów Kopernikowskich, mamy nadzieję, że otwarcie tej wystawy i zamknięcie roku kopernikowskiego 2013 będzie jednocześnie doskonałym przygotowaniem i otwarciem dziesięcioletnich przygotowań do wielkiego jubileuszu 550. rocznicy urodzin Kopernika, która odbędzie się w roku 2023. Ja żywię nadzieję, że ta zmodernizowana wystawa przy użyciu z jednej strony komputerów, takich, które przemawiają do młodych ludzi, ale z drugiej strony pokazujące też tradycyjne zabytki, będzie doskonałym otwarciem tych długich przygotowań do jubileuszu, a mam nadzieję, że wszyscy pracownicy Muzeum Warmii i Mazur, ci doświadczeni, ci młodzi, przyłożą jak najwięcej uwagi do tego, aby do wielkiego jubileuszu kopernikowskiego przygotować się godnie i by stało się za 10 lat to, że będzie to święto wszystkich mieszkańców naszego regionu. Tego bym sobie życzył. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego, co było związane z Kopernikiem w Muzeum Warmii i Mazur w roku 2013. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam pana Marcina Matryka, żeby nam przedstawił pierwszy projekt archeologiczny. Dziękuję. Sekundkę, ja uruchomię prezentację. Łatwiej mi będzie mówić, posługując się jednak obrazem w tym wypadku. Więc w roku 2013, dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zrealizować program pod tytułem Żelazne elementy broni trzepcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Czymże są owe żelazne elementy broni drzewcowej? Najprościej mówiąc, są to groty i toki, czyli dolne obrócia od włóczni i oszczepów. Skąd był ten pomysł na badania nad czymś, co wydaje się być po prostu kawałkiem żelaza służącego do zabijania innych ludzi? Część owej kolekcji, którą przebadaliśmy w zeszłym roku, stanowi dziedzictwo, spuściznę po jednym z największych w naszym rejonie muzeów istniejących przed wojną, czyli Prusia Muzeum w Królewcu. Po zakończeniu II wojny światowej do ówczesnego Muzeum Mazurskiego, dzisiaj Muzeum Warmii i Mazur, trafiła część zabytków, których nie udało się ewakuować dalej na zachód. Wśród tych zabytków, poza zabytkami, poza ceramiką, poza doskonałymi archiwaliami, zachowały się również zabytki metalowe, w tym około 200 żelaznych grotów i oprócz od włóczni i oszczepów. Niestety większość z tych grotów zachowała się w stanie złym, bądź bardzo złym. Co więcej, utracone zostały informacje na temat tego, gdzie owe zabytki zostały znalezione, kiedy i w jakich okolicznościach. Tym samym same zabytki znacznie utraciły na swojej wartości naukowej, wartości poznawczej, ponieważ dla archeologów najważniejsze jest właściwie to, w jakim kontekście zostało coś odkryte. W związku z tym, że następuje stały rozwój techniki i nauki, pojawił się w naszych głowach pomysł nad przywróceniem owych zabytków do świata nauki, dodaniem, przebadaniem ich na tyle dogłębnym, aby w brak kontekstu został wynagrodzony dodatkowymi danymi. W tym wypadku mieliśmy 140 niepublikowanych dotąd zabytków i około 25, które były publikowane w latach 50. 360 dni i nocy oraz cały arsenał nowoczesnych metod nieniszczących analiz. Przy ich pomocy udało się po wykonaniu kwerendy archiwaliów, między innymi w Muzeum w Berlinie, udało się wykonać analizę składu chemicznego, dzięki której dowiedzieliśmy się, z jakich konkretnie złóż został wykonany dany zabytek. Pozwoliło to na stwierdzenie na samym początku już, czy mamy do czynienia ze złożem lokalnym, czy możliwa jest tutaj wytwórczość miejscowa, czy też zabytek został sprowadzony bądź materiał do jego wykonania. Dzięki wykonaniu tomografii komputerowej, bez niszczenia zabytku, byliśmy w stanie określić jego konstrukcję.
szczegóły, które do tej pory były właściwie nierozpoznawalne. Nawet przy użyciu zwykłego aparatu do robienia zdjęć rentgenowskich. Różnica między tomografią komputerową a zwykłym rentgenem jest mniej więcej taka, jak różnica w wykonywaniu zdjęć fotograficznych telefonem komórkowym parę lat temu, a profesjonalnym aparatem cyfrowym. Jak widać na załączonym obrazku, jakość i w związku z tym ilość informacji, które jesteśmy w stanie z tego pozyskać, różni się niewyobrażalnie. Dzięki badaniom metalograficznym udało nam się poznać sposób wykonania danego zabytku. Nie tylko to, czy został wykuty z jednego fragmentu żelaza, ale z jakich rodzajów, jakich komponentów się składa. Na tej podstawie możliwe było w wielu przypadkach wykonanie rekonstrukcji grotów, które zachowały się już tylko we fragmentach. Tutaj na przykładzie po lewej stronie widać fragmencik zachowany grotu, tak, który po głębokiej analizie okazało się, że ma pseudozbrocza wykonane w technice dźwięku gwieździstego, który to razem połączywszy z kształtem jest charakterystycznym wytworem dla konkretnego typu włóczni. W tym momencie, w tym wypadku średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej włóczni ze skrzydełkami, która jest charakterystyczna z kolei dla kręgu zachodnioeuropejskiego, powiedzmy państwa Karolingów, tak? Coś na naszych terenach, zabytek właściwie unikatowy. Na podstawie szeregu analiz nieniszczących, których wykonywaliśmy w tym roku, powstała gigantyczna baza danych, która będzie udostępniona od stycznia publicznie i będzie służyć nie tylko nam teraz do wykonywania coraz to nowych przemyśleń na temat naszej kolekcji, ale i również tłumaczona na język angielski i niemiecki, posłuży badaczom na terenie całego świata. Powstanie i udostępnienie nieodpłatne tak dużej bazy danych nie ma precedensu. W tym momencie jesteśmy zdecydowanie jedynym ośrodkiem, który raz przeprowadził tak duże badania, przeprowadził badania tak skomplikowane i za darmo upowszechnił ich wyniki. W rezultacie uzyskaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat czegoś, co do tej pory wydawało się kawałkami żelaza. Przez pryzmat nowych informacji możemy dotrzeć do tego, czym więcej były to poszczególne groty niż tylko broń. Wiemy o tym, że we wczesnym średniowieczu były symbolem. Były symbolem, począwszy od męstwa i siły, przez przywództwo, a kończąc na symbolem boskości w kulturach germańskich. Zapraszam teraz pana Jarosława Sobieraja, który opowie nam o skarbach monet srebrnych z Pojezierza Iławskiego. A państwa też z pozycji stojąc i też przy prezentacji pokażę państwu coś, co już widywaliście pewnie wcześniej, ponieważ w skarbach w ciągu 2 lat trwania projektu zdążyłem się już troszeczkę naopowiadać o drewno techniki i człowiek się gubi. Powiadałem o nich przy różnych okazjach. Jest prezentacja przygotowana na okazję inną, ale przymykam, że bardzo mało używana. Wszystko, co dotyczy tego projektu, zaczęło się u schyłku ubiegłej dekady od rzeczy do tej pory niespotykanej. Otóż w ciągu 2 lat z terenu jednego powiatu, powiatu Iława, trafiły do naszych zbiorów 3 bardzo interesujące i duże skarby srebrne. Rzecz bez precedensu na terenie Polski. Fakt ten doceniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które współfinansowało projekt przebadania skarbów naukowego, opracowania dokumentacji, zabezpieczenia, ale również prowadzenia w miejscu odkryć rozpoznawczych wykopalisk i
publikacji skarbu. Widzicie Państwo lokalizację na stosunkowo niewielkim kawałku terenu. Trzy skarby w ciągu 2 lat odkryte i przekazane do Muzeum Warmii i Mazur. W listopadzie 2010 roku otrzymaliśmy przekaz z Mózgowa, bardzo interesujący, bo tak zwany siekańcowy, tu widzicie Państwo pokrojone elementy monet i biżuterii, siekańcowy skarb, nietypowy zupełnie dla terenu ziem pruskich i nietypowy dla Prusów, cechujący raczej ziemię słowiańskie. Tak w każdym razie do tej pory sądziliśmy. Złożony z 800 przeszło elementów, w tym ułamków cennej i rzadkiej biżuterii. Na zdjęciu widzimy relikwiarzowy krzyżyk. Rzecz zupełnie niespotykana w tej części Polski, rzadka w ogóle w naszej części Europy. A zarazem najstarszy, dobrze datowany zabytek tego typu, datowany na pierwszą ćwierć XI wieku. Kilka obrazów z uroczystego przekazania i parę fotografii z badań w miejscu odkrycia, w miejscu, które jest dzisiaj zwyczajnym polem, czy też zwyczajną łąką. Chorągiewki, które Państwo widzicie, to pozostałości skarbu, które w dalszym ciągu tkwiły w ziemi w momencie, kiedy pojechaliśmy robić badania. Wśród monet, o których opowie na koniec nasz ekspert zaproszony z Muzeum w Koszalinie, pan Michał Kulesza, przeważały monety z różnych państw niemieckich, ale nie tylko. Trafiają się monety angielskie, monety włoskie, monety czeskie. Bardzo zróżnicowany skład. Kolejnym stanowiskiem, z którego skarb udało nam się pozyskać i opracować, było Olbrachtówko. To był sierpień 2011 roku. Na zdjęciu widzimy naczynie ceramiczne, które pierwotnie zawierało około 130 bardzo rzadkich i na bardzo wysokim poziomie wykonanych elementów biżuterii, głównie słowiańskiej, ale nie tylko. Biżutom towarzyszyły również monety, w tym arabskie dirhemy, zachodnioeuropejskie denary w całości we fragmentach. Tej jednej monecie warto się przyjrzeć, ponieważ to ona datuje cały zespół, moneta Henryka IV bita w Dortmundzie. Wśród biżuterii, którą Państwo już oglądaliście i na naszych pokazach przy okazji różnych prezentacji, trzeba zwrócić i na wagę skarbu uwagę, i na walor artystyczny tej biżuterii. Zapewniam, że jest to rzecz nietuzinkowa i odkrycie należy do jednych z ważniejszych tego typu. W Polsce na zdjęciu mamy kaptorgę, tak zwaną trapezowatą, najładniejszą, śmiem powiedzieć, w tym typie, najlepiej w każdym razie zachowaną wraz ze srebrnym łańcuchem na terenie Polski. I kilka przykładów biżuterii, bardzo niewielkich rozmiarów paciorków srebrnych z trudem mieszczących się w palcach, jak widzimy na zdjęciu. To jest moment odkrycia ostatnich już elementów skarbu w miejscu, gdzie został podjęty przez pana Zbigniewa Krysińskiego. A wreszcie z sierpnia 2012 zdjęcia z badań na przedmieściach Susza w tak zwanym Karolewie, gdzie 2 lata wcześniej został znaleziony skarb monet krzyżackich, szelongów z XV wieku, tak mniej więcej wyglądających. Pragnę Państwu przedstawić jeszcze ekipę, która brała udział w tych badaniach i licznych wolontariuszy, którzy w nich pomagali. Ostatnim etapem projektu jest przygotowanie wszystkich tych materiałów, a jest to około 1700 zabytków srebrnych do publikacji. Publikacja jest właśnie, można powiedzieć, w druku, więc jesteśmy ją tylko w stanie
zaanonsować. Chciałbym, aby teraz o monetach, czyli najważniejszej, może nawet części składowej tych skarbów, bo umożliwiającej datowanie wszystkich znalezisk, powiedział pan Michał Kulesza, nasz ekspert od monet zachodnioeuropejskich, od monet z państw niemieckich, który przyjechał na tę okazję specjalnie z Koszalina. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko powiedzieć przede wszystkim, bo sam skład tych skarbów będzie bardzo szczegółowo opisany w publikacji, która właśnie się przygotowuje do druku. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą odnośnie zarówno znaleziska z Omka-Krówka, jak i z Mózgowa jest sama historia tych odkryć, zwłaszcza znaleziska z Mózgowa, gdyż jest to znalezisko sprzed de facto 150 lat. Zostało znalezione oryginalnie w latach 60. XIX wieku. No i po ponad 150 latach udało się znaleźć miejsce, gdzie tak naprawdę ten skarb został znaleziony i pozyskany. Kolejne zabytki, przez co mamy po prostu skarb rozdzielony na część znajdującą się w zbiorach w Muzeum w Brunszwiku oraz na tą część, która się znajduje aktualnie w zbiorach Muzeum Armii Mazur w Olsztynie. W przypadku zawartości samego depozytu z Mózgowa przypuszczano, że są to tylko i wyłącznie monety, no ale dzięki temu, że zostały dalsze badania przeprowadzone w terenie, okazuje się, że nie tylko monety, ale też i fragmenty ozdób, o czym kolega tutaj Jarosław Sobierek wspominał, że to czyni z tego skarbu po prostu skarb nie tylko monetarny, ale też przede wszystkim właśnie siekańcowy. Monety, które się znajdują w tym skarbie, monety zachodnioeuropejskie, pochodzą z Mennic, z Dolnej Lotaryngii, ze Szwabii, z Bawarii, z takich miast jak Tiel, jak Deventer, Dortmund. Znajdują się tam również w przeważającej masie monety, których data emisji nie jest pewna. Są to tak zwane denary krzyżowe z tak zwanego pierwszego i drugiego typu, czyli najmłodsze, emitowane od lat 60. X wieku aż do końca XI wieku w całości, natomiast od pierwszego i drugiego typu do lat 20-30 XI wieku. No, oczywiście też monety angielskie i monety czeskie, a także monety duńskie, tak zwane półkrakrat z Hedevi. W większości są to monety siekańcowe, czyli po prostu podzielone na mniejsze frakcje, na ćwiartki, na połówki, ale też na fragmenty zupełnie nieregularne. Spore części monet nie dało się zidentyfikować z tego względu, że po prostu zbyt długo leżały w ziemi i po prostu procesy korozyjne doprowadziły do tego, że są, mówiąc krótko, nieczytelne. Jeszcze wspomnę może słowem o skarbie z Obrachtówka, gdzie monety stanowią tak naprawdę jeden z kilku składowych tegoż właśnie skarbów. Jako taki dodatek, bo oprócz właśnie tego, że są ozdoby, są jeszcze paciorki, no i właśnie rzeczone monety, zarówno europejskie, emitowane od końca X wieku aż do pierwszej połowy XI wieku, tutaj była pokazywana połówka monety Henryka IV z Dortmundu, która nam datuje to znalezisko na po 56 roku. Większość tych monet jest również bardzo słabo zachowana, ale jest to, no, nie ma się co dziwić, jest to po prostu specyfika skarbów czasów średniowiecznych, że są po prostu bardzo słabo czytelne i dość trudne w identyfikacji. Dodam jeszcze tylko tyle, że bardzo cieszę się z faktu, że właśnie takie depozyty trafiają do zbiorów publicznych od ludzi, można powiedzieć, dobrej woli. To właściwie tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy tutaj taki krótki wyciąg z podstawowymi informacjami. Jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie o takim skrótowym opisie naszych projektów, zapraszam. Przygotowaliśmy też dla Państwa publikację dotyczącą
tablicy astronomicznej Mikołaja Kopernika, bo na pozostałe dwie publikacje musimy jeszcze chwilę poczekać. Obie książki dotyczące projektów archeologicznych są w tej chwili w druku, już na ukończeniu, także jak tylko otrzymamy z drukarni, to pozwolimy sobie też przekazać. Poproszę teraz właśnie teczki, gdzie między innymi oprócz kilku materiałów promocyjnych reklamujących nasze projekty kopernikowskie z tego roku jest również ta książeczka o tablicy astronomicznej i zapraszam jeszcze, tutaj można skorzystać z tych skrótowych, podstawowych informacji o projektach. Jeśli Państwo macie jakieś pytania tutaj do naszych koordynatorów, zapraszam serdecznie.